Szczęść Boże. Panie pośle Grzegorze Braun, odpowiem może na wątpliwości. Ten aspekt, panie pośle, ma dwa wymiary. Pierwszy, prawny, i pan Grzegorz Braun z tego korzysta, że ustawa, w której nakazuje się nosić maseczki, nie jest opublikowana i pretensja do pana premiera Morawieckiego. Ma też drugi aspekt odpowiedzialności i wzajemnego szacunku. I tu odnoszę się do tej właśnie, do pana Grzegorza Brauna, z prośbą o założenie maseczki. Dziękuję bardzo, panie marszałku. Szanujmy się, tak, szanujmy się wzajemnie i w związku z tym, szanowni państwo, mimo że nadzieje słabe, apelujmy do intelektu, nie do emocji. Odwołujmy się do faktów, a nie do dezinformacji. Starajmy się stosować warsztat myślowy, unikajmy nieuprawnionych wnioskowań. Nie budujmy ogromnych konstrukcji na faktach, które owszem empirycznie weryfikowalne, nie dają jednak w szerszym ujęciu statystycznym, nie dają powodu i nie dają prawa, by wyciągać z nich wnioski prawno-ustrojowe, których ofiarą pada polska przedsiębiorczość, polscy pracodawcy i pracobiorcy. Tak jest. Fałszywa pandemia. Przede mną tom drugi tego opracowania, które serdecznie państwu polecam. Tom drugi poświęcony przede wszystkim testom PCR, testom, które jak wiadomo niczego tak naprawdę nie testują. Warto odnosić się do faktów. Fałszywa pandemia, krytyka naukowców i lekarzy, proszę zauważyć, nie polityków i gawędziarzy. My tutaj natomiast głęboko już zanurzeni jesteśmy w opary absurdu. To jest nowy marksizm-leninizm, szanowni państwo. To jest właśnie debata o naprawianiu przez kolejne łaty, które państwo nazywacie tarczami. My raczej skłonni jesteśmy nazywać je betonowymi kołami ratunkowymi rzucanymi polskiej przedsiębiorczości. Kolejne łaty, kolejne raty, uznaniowe rozdawnictwo. Dalej, co wynika z wypowiedzi moich czcigodnych przedmówców, dzielące, segregujące, a zatem wprowadzające formy apartheidu w polskiej przedsiębiorczości, antagonizujące zatem grupy społeczne, grupy wiekowe, grupy zawodowe. I wszystko to w sytuacji, gdy negowanie dogmatu, który leży u podstaw niszczycielskiej działalności, nie w sferze zjawisk definiowalnych medycznie bynajmniej, ale niszczycielskiej działalności rządu Rzeczypospolitej Polskiej, który nie musiałby tyle pomagać, gdyby wreszcie przestał szkodzić. My, Konfederacja, oczywiście radzi byśmy uwolnić naród z kwarantanny, radzi byśmy wprowadzić w życie hasło nigdy więcej lockdownu, uwolnić przedsiębiorczość, ale uwolnić też działalność, aktywność społeczną, również w sferze medycyny, opieki zdrowotnej. Trzeba po prostu odpolitycznić leczenie. Trzeba nie stawiać na drodze pacjenta przeszkód w kontakcie z lekarzem. To bardzo proste, dać ludziom żyć, dać ludziom gospodarować, dać ludziom zarabiać, serwować usługi, konsumować, kto może, dać ludziom normalnie żyć. My, jeśli o nas chodzi, z dnia na dzień uwolnilibyśmy Polaków
także przyjezdnych, którzy znaleźli się na naszym terytorium, z tych bezprawnych, nielegalnych, tak zwanych obostrzeń, które rzucają się strasznym cieniem i kładą ciężarem na polskim życiu ekonomicznym, ale także kulturalnym, także religijnym. Nie możemy tego uczynić, dlatego składamy poprawki do tej kolejnej ustawy. Składamy poprawki, łatamy tę łataninę, staramy się cerować to, co państwo w tym obłędzie marksizmu, leninizmu naszych czasów rozpruwacie. Szumowski, Niedzielski jako Miczurin i Łysenko naszych czasów, znachorzy polityczni, którzy niestety mają rzeczników w osobach, które dziś stoją na narodu czele. Proszę przyjąć, panie marszałku, te poprawki. Proszę również przyjąć egzemplarz tej książki. To teksty głównie tłumaczone z języków obcych, między innymi z komisji, którą za naszą zachodnią granicą ustanowiono. Komisja Społeczna Śledcza do tych spraw. Fałszywa pandemia, krytyka naukowców i lekarzy. Bardziej mnie interesują poprawki. Złożone. Dziękuję bardzo panu posłowi. Panie marszałku, nie ma akurat pana przewodniczącego, który byłby adresatem tego sprostowania, ale pan marszałek ma najkrótszą drogę, żeby przekazać gorącą prośbę o nieprzyłączanie się do tej manipulacji medialnej, jaką jest wskazywanie tego tragicznego żniwa, tej strasznej dywidendy, zgonów, statystycznie notowalną na strasznym, potwornym, najwyższym od czasu zakończenia II wojny światowej poziomie. Przedstawianie tego żniwa śmierci jako efektów mniemanej pandemii. To są rzeczy, które prognozowali niezależni analitycy, badacze. Mówili, że zamknięcie, zablokowanie przez władzę systemu opieki zdrowotnej musi niestety prowadzić do takich skutków. Oto ludzie niezdiagnozowani w porę, tacy, którzy nie doczekali się właściwej terapii, w ogóle nie dotarli do lekarza wiosną, latem i pod jesień, teraz umierają. To tragiczne żniwo, ale nie brnijmy głębiej w ten marksizm i leninizm pandemiczny, w którym naprawia się z wielkim wysiłkiem błędy, walczy się z wypaczeniami spowodowanymi przez absurdalne założenia wstępne. Otworzyć gospodarkę, otworzyć medycynę na pacjentów. Dziękuję bardzo.